Hejo moje naleśniczki, z tej strony Pancake i witam was w kolejnym odcinku ze shoppingu. Tak, czego byście się spodziewali na moim kanale, jak nie tagi, to shoppingi. W sumie dawno żadnych tagów nie nagrałam. Ale dobra, nieważne. W tym odcinku jest kolejny shopping, gdzie pokażę wam 3 LPS-y. 2 LPS-y to są popy, a jeden to jest nie pop. No dobra, więc nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Aha, i jeszcze na szybko wam pokażę zdjęcie tej paczki. Ona jest oczywiście w formie pudełka. I no, nie przedłużam i zaczynam otwierać. Wiecie, jak ja będę otwierać pudełko, nie? Czyli tu. Może delikatnie, żeby to niczego nie zniszczyć. O. No, powiedzmy, że może być. Widać folikę i zobaczymy, co to będzie za pierwsza figurka. A pierwszą figurką... To nie jest figurka! To są akcesoria! Wow, to moja druga torba! Wow, dostałam akcesoria w gratisie. Co mnie zawsze od niej się dostaje w gratisie od tej osoby akcesoria. Wow! Moja pierwsza... pierwsza. Moja druga torba. Tak właśnie wygląda. Tylko tą pierwszą torbę, co mam, to ma zniszczoną naklejkę LP z jednej i z drugiej strony. Jest koloru różowego. Tak wygląda w środku. I tak właśnie wygląda torba na zakupy. A drugą rzeczą, jakby to powiedzieć, to jest karma, jakieś jedzonko, płatki, jak to tam woli, jak to mówi, komu tam wygodnie. Wiem, nie umiem się wysłowić, przepraszam. Jest koloru fioletowego, ma bardzo fajne kwiatki, kółeczka takie. Tu takie falowane i tak właśnie wygląda torba ze smakołykami, no wiecie, o co chodzi. A tak właśnie wyglądają akcesoria. Dobra, tutaj jest folia. I widać już short haira. Tak, oczywiście ma... dwóch naraz mi się wyciąga. Jeszcze tu jest sarenka, tak, już widać. Może wszystko od razu wyciągnę. I tu jest trzeci short hair. Cześć wszystkim, tutaj Pancake z przyszłości. Chcę was przeprosić za mój błąd, bo powiedziałam trzeci short hair, a nie drugi. Więc jeszcze nie jestem dobra z matematyki, no po prostu brawo ja. Więc przepraszam was za mój błąd. Więc zapraszam was do dalszego oglądania. Wow! Może standardowo zacznę od niepopa. Popy odstawiam na bok i pierwszym pet shopem jest taka przepiękna sarenka. I plus oczywiście akcesoria. Tutaj jest marcheweczka z takim kółeczkiem. Można zrobić z tego naszyjnik. Taka fajna marcheweczka, która tak właśnie... Czemu mi wypada? Która tak właśnie wygląda. Następną akcesorią jest takie coś, że tu się wsypuje jedzenie, na przykład dla sarenki, dla jelenia i tym podobne, ale przyznam się bez bicia, zapomniałam, jak to się to nazywa. Jeżeli mi się przypomni, to będzie napisane. Jeżeli mi się nie przypomni albo nie wiem, jak to się nazywa, możecie mi napisać w komentarzu, jak to się nazywa. Po prostu całkiem zapomniałam, jak to się nazywa na jedzenie. Tak właśnie wygląda. Tu ma takie wzorki, kwiatki, listka. Szkoda, że nie ma też z drugiej strony. To by tak fajnie wyglądało, ale tak to wygląda. Ma bardzo ładny kolorek. I tak właśnie wygląda. Takie
taki pojemnik na jedzenie dla takich zwierzątek. Teraz Wam pokażę przepiękną sarenkę, która tak właśnie wygląda. Ona jest naprawdę przesłodziutka, ma bardzo ładne wzorki. Tu z boku, tu na główce, tu z tyłu. Taka wiosenna jest ta sarenka. Do tej pory roku pasuje. Tak właśnie wygląda. Posiada dziureczkę. I tak właśnie wygląda przepiękna sarenka. Jeszcze Wam powiem, ona mi się kojarzy z pamiętnikami księżniczki od The Pudding LPS. Teraz Wam pokażę pierwszego popa z tego shoppingu lub drugiego pet shopa. Tu akcesorem jest taki talerzyk z torcikiem. Nie wiem, czy to jest oryginalny od pet shopów, ale kurde, często dostaję taki talerzyk z torcikiem. Nie wiem. W sumie pancake to są słodkości tak samo jak z tym. Więc tak właśnie wygląda. Teraz Wam pokażę popa. Jezu, jaki piękny short hair, taki fajny, podpalony, no. Ale naprawdę bardzo ładny pet shop. I mi się podobają też oczka, no naprawdę jest przepiękny. U mnie to będzie oczywiście chłopak, jak żeby inaczej, bo według mnie na dziewczynę to nie pasuje. Jak to tam woli, każdy ma inny głos oczywiście, ale u mnie to będzie chłopak, mój drugi pop chłopak oryginalny. Tak właśnie wygląda, posiada, posiada magnesik, jest oczywiście oryginalny i tak właśnie wygląda przepiękny short hair. Dobra, więc pora na ostatniego pet... Aha. Aha. Dobra, więc pora na ostatniego pet shopa, a to jest taki przepiękny short hair. Taki ma gładki dotyk według mnie. Naprawdę bardzo ładny short hair. W sumie te białe plamki mi nie przeszkadzają, trochę da charakteru. I też ma bardzo ładne ciałko, takie różne kolorki. I oczywiście jest oryginalna, tutaj ma różową kropkę, ale mi to w zupełności nie przeszkadza. Nie wiem, czy to pod kamerką widać, kamerą, telefonem. Posiada czerwony magnesik, wow. Jest oczywiście oryginalna, jak już mówiłam. I tak właśnie wygląda. Przepiękny short hair. Okidoki, to by było na tyle w tym odcinku, więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek ze shoppingu Wam się spodobał. Jeżeli tak, to wiecie, co macie zrobić, nie? No dokładnie, łapkować, komentować i... subować z dzwoneczkiem, aby nie ominąć żadnych nowych filmów na moim kanale. I też zapraszam Was na mojego Instagrama, na mojego TikToka i na mój drugi kanał Naleśnikowa Gamerka. Linki do tych social media znajdziecie w opisie. No dobra, więc ja się z Wami żegnam i pa!